Zapraszamy do wysłuchania fragmentu nowej książki Toma Filipsa. Prawda. Krótka historia wciskania kitu. Znacie już charakterystyczny styl autora. Tym razem zaprasza was w podróż przez wieki, ściemniania na wszystkie możliwe sposoby, które wymyśliła ludzkość. Premiera książki wiosną 2020 roku, ale pierwszy rozdział dla fanów ludzi już teraz. Wstęp. Chwila prawdy. Ściemniasz. Chwila, stop. To koszmarny sposób na rozpoczynanie książki. Przepraszam. Nie czepiam się akurat ciebie, zwłaszcza jeśli przeglądasz tę książkę w księgarni i zastanawiasz się, czy ją kupić. Powinieneś! Jesteś bardzo mądry, poza tym dowcipny i masz klasę. Dla jasności, nie jesteś osobą wyjątkowo niegodną zaufania, czy też obdarzoną skłonnościami do notorycznego mówienia nieprawdy. No, chyba, że rzeczywiście jesteś zawodowym naciągaczem. W takim wypadku, zapraszam. Może spodoba Ci się rozdział czwarty. A jednak kłamiesz, zmyślasz i prawie na pewno na setki sposobów, w dużych i małych sprawach, mylisz się co do świata, w którym żyjesz. Nie powinieneś w związku z tym czuć się źle, ponieważ, tu ważna uwaga tacy sami są wszyscy wokół Ciebie. W duchu całkowitej szczerości dodam, że łącznie ze mną. Chodzi mi po prostu o to, że codzienne życie spędzamy na pływaniu w morzu wymysłów, półprawd i wielutnych kłamstw. Kłamiemy i jesteśmy okłamywani. Nasze życie towarzyskie polega na taplaniu się w stałym strumieniu drobnych, białych kłamstw. Wciąż jesteśmy wprowadzani w błąd przez polityków, media, sprzedawców i tak dalej. I prawdziwy problem polega na tym, że to działa. Wszyscy jesteśmy frajerami podatnymi na wierzenie w zręcznie podane bójdy. Chyba najbardziej wszechobecne są kłamstwa, które mówimy sami sobie. W dzisiejszych czasach, gdziekolwiek spojrzeć, można zobaczyć złowieszcze ostrzeżenia, że żyjemy w epoce postprawdy. W 2016 roku redakcja Oxford Dictionaries ogłosiła postprawdę słowem roku. W 2017 roku, tego samego dnia, ukazały się aż trzy książki zatytułowane Postprawda wygląda na to, że politycy przekręcają, zniekształcają i kłamią z coraz większą bezkarnością. Społeczeństwo, jak wmawia się nam z przekonaniem, miało dość ekspertów. Internet przemienił nasze życie towarzyskie w dezinformacyjne pole bitwy, na którym jesteśmy coraz bardziej niepewni, czy nasz wujek Jeff jest prawdziwym człowiekiem, czy może rosyjskim robotem. I nie trudno zrozumieć, dlaczego ludzie myślą, że żyjemy w czasach wyjątkowych, odpornych na fakty. Wystarczy podać jeden dość oczywisty przykład. W tej chwili Stany Zjednoczone mają prezydenta, który notorycznie kłamie. Chociaż może nawet nie są to kłamstwa. Może on po prostu nie wie, co jest prawdą i wcale mu nie zależy na tym, żeby się dowiedzieć. Skutki są mniej więcej takie same. Według sprawdzającego fakty zespołu Washington Post kiedy ja pisałem tę książkę, prezydent Trump w ciągu 869 dni sprawowania urzędu, obejmujących okres nazywany rokiem bezprecedensowego oszustwa, wygłosił 10 796 fałszywych albo wprowadzających w błąd oświadczeń. To daje średnio ponad 10 nieprawdziwych informacji dziennie i co więcej, w miarę upływu czasu wskaźnik jego nieuczciwości wydaje się wzrastać. Granicę pięciu tysięcy kłamstw Trump przekroczył 7 września 2018 roku dzięki szczególnie intensywnej nawałnicy bredni, kiedy to, według post, w ciągu zaledwie 120 minut wygłosił co najmniej 125 fałszywych albo wprowadzających w błąd oświadczeń czyli więcej niż jedno na minutę. A nie był to jego najbardziej nieuczciwy dzień ten wątpliwy rekord został pobity. 5 listopada 2018 roku, w przeddzień połowy kadencji, gdy w trakcie wystąpień podczas trzech wieców wyborczych, Post odnotowała 139 niekoniecznie zgodnych z prawdą informacji. Można powiedzieć, że nie jest to szczególnie moralne, ale czy oznacza, że żyjemy w epoce Postprawdy? Powiem krótko: nie. Nie zrozumcie mnie źle, nie zamierzam was przekonywać, że nasze czasy nie pękają w szwach od kitów w stu tysiącach odcieni, bo pękają bez dwóch zdań. Z koncepcją, że żyjemy w epoce postprawdy jest tylko jeden problem. Skoro teraz mamy czasy postprawdy, to znaczy, że w jakimś okresie musiała być epoka prawdy. Niestety dowody na istnienie epoki prawdy są... Hmm, delikatnie mówiąc... wątłe. Pomysł, że niedawno zostawiliśmy za sobą złoty wiek nieposzlakowanej uczciwości i żarliwego oddania precyzji słowa i dowodom jest, mówiąc bez ogródek, z starych bzdur. Nie da się jednak ukryć w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z wciskaniem kitu na potęgę. Wszyscy w jakiś sposób, mniej lub bardziej się do tego przyczyniamy. Wszyscy przekazujemy dalej niesprawdzone pogłoski i klikamy, dzieląc się nimi w sieci albo udostępniając je bez sprawdzania podstaw, ponieważ niezależnie od tego, czego dotyczyły, trafiły nam do przekonania. Ale wbrew temu, co być może słyszeliście, zachowujemy się w ten sposób już od bardzo dawna. Właśnie o tym jest ta książka o prawdzie i o wszystkich pomysłowych sposobach, jakie na przestrzeni dziejów podejmowali ludzie, żeby się z nią mijać. Bo mijanie się z prawdą nie jest niczym nowym. Donalda Trumpa dzielą długie lata od pierwszego polityka, który rozsiewał na prawo i lewo kłamstwa, jak pokręcony spryskiwacz ogrodowy. Kiedyś nie potrzebowaliśmy Facebooka, żeby rozpowszechniać niezweryfikowane i zmyślone pogłoski. Jeśli bowiem tylko nadarzała się okazja szybkiego zarobku, nigdy nie brakowało takich, którzy kreatywnie manipulowali faktami, żeby naciąć frajerów na kasę. Oczywiście, dokładne zdefiniowanie, czym jest i czym nie jest prawda, nigdy nie było takie proste, jak niektórym może się wydawać. Są pytania, na które nie jest łatwo odpowiedzieć, na przykład, skąd się bierze kłamstwo. Czy nieuczciwość jest wbudowana w człowieka i społeczeństwo? Czy ludzie są jedynymi stworzeniami, które kłamią? Spróbujemy się temu przyjrzeć w rozdziale pierwszym pochodzenie fałszu, w którym zbadamy subtelne różnice pomiędzy kłamstwem i kitem. Odkryjemy niespodziewany fakt, że kłamstwo poza bielą może mieć inne kolory i zmierzymy się z dość przerażającym faktem, a mianowicie takim, że mylić można się na znacznie więcej sposobów niż mieć rację. W tytułach niektórych rozdziałów autor wykorzystuje grę słów. Pochodzenie fałszu The Origin of the Species jest nawiązaniem o powstaniu gatunków Darwina on the origin of species. The lie of the land, czyli ukształtowanie terenu, można rozumieć również jako kłamstwo o ziemi. The Scam Manifesto, manifest szachrajstwa, odwołuje się do Scam Manifesto, radykalnej pisarki feministycznej Valerie Solanas. Scam Society for Cutting Up Men W wolnym tłumaczeniu Towarzystwo Eliminacji Mężczyzn też opiera się na grze słów Scam, szumowina, ment Lying in State, przetłumaczone jako kłamstwo w państwie oznacza wystawienie zwłok na widok publiczny Przez kilka stuleci jednym z naszych głównych źródeł informacji o świecie była prasa Dziennikarstwo, jak mówią, tworzy pierwszą wersję historii ale jak zobaczymy, często była to koszmarna, pierwsza wersja, nad którą redaktorzy wyrywali sobie włosy z głowy. W rozdziale drugim stare fake newsy przyjrzymy się pochodzeniu naszego nienasyconego głodu nowin, poznamy martwego człowieka, który wcale nie był martwy, i odkryjemy, że nasze współczesne obawy związane z niewiarygodnymi źródłami informacji i przeciążeniem informacyjnym są może niezupełnie takie nowe, jak nam się wydaje. Może biznes informacyjny miał skromne początki, ale nie trwało to długo. Szybko rozwinął się w przemysł, który wywarł ogromny wpływ na kształtowanie społeczeństwa i nasze postrzeganie świata. To jednak wcale nie oznacza, że stał się o wiele bardziej wiarygodny. Od wielkiej mistyfikacji księżycowej w 1835 roku, kiedy nowojorska gazeta Sun wzbudziła sensację w całym kraju, drukując cykl całkowicie wyssanych z palca artykułów o sławnym astronomie Sir Johnie Herschelu, który odkrył na Księżycu zaawansowaną cywilizację. Przez humbug o Wannach po dzienniki Hitlera igrasującego w Kroydon owianego złą sławą seryjnego zabójcę Kotów mnóstwo tego, co czytaliśmy o wydarzeniach dziejących się na świecie, było totalną bzdurą. Temu przyjrzymy się w rozdziale trzecim epoka dezinformacji. Nie dość, że myliliśmy się odnośnie do tego, co się dzieje na świecie, to jeszcze spartoliliśmy robotę, jeśli chodzi o właściwe postrzeganie świata. W rozdziale czwartym kłamstwo o ziemi odbędziemy podróż przez kilka stuleci czegoś, co można nazwać tylko hmm, kreatywną geografią. Biorąc pod lupę nigdy nieistniejące wielkie pasma górskie, nieprawdopodobne historie o mitycznych krainach i badaczach, niekoniecznie będących w miejscach, które jak twierdzili badali, zobaczymy jak świadomość, że raczej nikt nie pójdzie sprawdzić, co jest na drugim końcu świata, wpływała na kształt map. Ta niechęć do sprawdzania została wykorzystana do maksimum przez prawdopodobnie największego blagiera wszechczasów, człowieka, który nabrał pewien kraj wciskając mu kit o istnieniu innego kraju. Jest on tylko jednym z drobnych oszustów i wielkich zmyślaczy, których poznamy w kolejnym rozdziale Manifest szachrajstwa, zgłębiającym naszą wieczną fascynację hochsztaplerami. Od naciągacza Williama Thompsona i jego zaskakująco prostego numeru przez sowieckiego kanciarza bawiącego się w ciuciu babkę z biurokracją po francuskę, która przez dziesiątki lat wiodła światowe życie dzięki nieznanej zawartości tajemniczego sejfu przyjrzymy się najbardziej niesamowitym oszustom w dziejach i zadamy pytanie... Na ile ludzie ci oszukiwali, a na ile po prostu wierzyli w siebie. Jeśli cokolwiek wiemy o politykach, to na pewno to, że kłamią. Przywódcy naszych wspaniałych narodów nie zawsze są wobec nas uczciwi. Oddając sprawiedliwość niektórym politykom, muszę przyznać, że takie stwierdzenie może być trochę krzywdzące, ale kłamstwa ludzi odpowiedzialnych za rządzenie krajem mimo wszystko zasługują na osobny rozdział. W kłamstwie w państwie zbadamy niecną sztukę politycznej i ściemy. Od manipulacji przez teorie spiskowe i nieudane próby tuszowania różnych rzeczy po propagandę czasów wojny. Wszędzie tam, gdzie można zarobić, zawsze znajdzie się ktoś chętny przekręcić prawdę, żeby wypchać sobie kabzę. W machlojkach przyjrzymy się dwóm największym kanciarzom światowemu handlowi i medycynie. Biznes od zarania dziejów opierał się na małych i dużych oszustwach, począwszy od Eana Seara. Starożytnego, mezopotamskiego handlarza miedzią, który brał pieniądze, ale nie dawał towaru. Stąd pierwsze znane w historii listy z zażaleniami klienta, po Whitakera Rajta, który w XIX wieku zbił fortunę na szeregu oszustw. Poznamy też cały wachlarz szarlatanów od doktora Koźle Jaja, pioniera nowych mediów z ambicjami politycznymi, zbijającego majątek na chirurgicznym wszczepianiu koźlich jąder impotentom do człowieka, który unieśmiertelnił swoje nazwisko dzięki przypadkowemu odkryciu hipnozy, gdy próbował osiągnąć coś zupełnie innego. Na tym etapie poznamy już wielu z najbardziej imponujących kłamców w historii, ale jeśli myślimy, że kłamcy są naszym jedynym problemem, to czeka nas poważny szok. Okazuje się, że w gromadzie jesteśmy bardzo dobrze w tworzeniu mitów z niczego. W zwyczajnych powszechnych urojeniach zobaczymy, jak manie, lęki moralne i zbiorowa histeria prowadzą do wiary w absurdalne rzeczy: w widmowe statki powietrzne, które nawiedzały Wielką Brytanię, niezwykle rozpowszechnione przekonanie, że ktoś próbuje kraść mężczyznom penisy, polowania na potwory w amerykańskich lasach czy też no cóż, dosłownie rozumiane polowanie na czarownice. Okazuje się, że jeśli chodzi o życie w prawdzie, to sami jesteśmy naszym największym wrogiem. W ostatnim rozdziale ku prawdziwszej przyszłości zapytamy, co możemy z tym wszystkim zrobić? Jeśli kłamstwa i wciskanie kitu zawsze były obecne w historii, co to oznacza dla dyscypliny naukowych takich jak nauki ścisłe, historia i inne dziedziny pozwalające ustalać fakty o świecie? Czy jesteśmy skazani na życie we mgle informacji, czy też możemy podjąć jakieś kroki, żeby odrobinę przesunąć wskazówkę z powrotem w kierunku uczciwości? Ta książka zabierze was na wycieczkę objazdową po kilku najbardziej niesłychanych kłamstwach, najbardziej horrendalnych bzdurach i najbardziej utrwalonych nieprawdach w dziejach. Wiele z tego, co tu znajdziecie, wyda się niewiarygodne, chociaż nie brakowało takich, którzy w to wszystko wierzyli. Na koniec zrozumiecie, dlaczego nigdy nie istniała epoka prawdy i zyskacie nowo odkryte uznanie dla cudownej rozmaitości absurdów wymyślanych przez nasz gatunek. Mówiąc wprost, dzięki tej książce staniecie się lepsi, mądrzejsi i bardziej atrakcyjni. Szczerze, dlaczego miałbym was okłamywać? Rozdział pierwszy, pochodzenie fałszu. To książka o prawdzie, albo ściślej mówiąc o tym, co nie jest prawdą. Niestety to oznacza, że zanim przejdziemy dalej, musimy trochę pomyśleć, czym w rzeczywistości jest prawda, i co ważniejsze, czym nie jest. Sprawa niezwykle się komplikuje z powodu niesamowitej różnorodności sposobów, w jakie można się mylić. To może być dla niektórych sporą niespodzianką. Wielu z nas zakłada, że istnieje po prostu prawda i fałsz i że łatwo jest je rozróżnić. Nie jest to jednak takie proste. W całej historii ci, którzy zastanawiali się nad naturą prawdy i jej przeciwieństwa, uświadamiali sobie jedną kluczową zasadę. Rację można mieć na niewiele sposobów, natomiast mylić się można na niezliczone sposoby. Prawda zawsze ma jednego ojca, kłamstwa zaś są bękartami tysiąca mężczyzn i są płodzone wszędzie. Lamentował w 1606 roku elżbietański dramaturg Thomas Decker. Albo jak szesnastowieczny filozof Michel de Montaigne ujął to w swoim eseju o kłamcach. Gdyby kłamstwo, podobnie jak prawda, miało tylko jedną twarz, łatwiej dalibyśmy sobie z nim radę. Przyjęlibyśmy po prostu zapewnik przeciwieństwo tego, co mówi kłamca. Ale odwrotna strona prawdy ma sto tysięcy postaci i nieograniczone pole. Ta książka jest próbą skatalogowania tylko kilku z tych stu tysięcy postaci. Nasze czasy pod żadnym względem nie są pierwszym w historii okresem obsesji na punkcie prawdy i jej braku. Co więcej, Całe dwa stulecia w Europie są czasami nazywane epoką dysymulacji z powodu powszechności kłamania. Od XVI wieku kontynent był rozdarty konfliktami religijnymi i ludzie musieli nosić maski fałszu po prostu po to, żeby przeżyć. Machiavelli, człowiek tak bardzo kojarzony ze sztuką obłudy politycznej, że mówiąc o niej wciąż sięgamy, raczej niesprawiedliwie, po jego nazwisko, w 1521 roku napisał. Od dawna już bowiem i dzisiaj także nie mówię nigdy tego, co myślę, ani nie myślę tego, co mówię, a jeśli nawet zdarzy mi się czasem powiedzieć prawdę, ukrywam ją za tyloma kłamstwami, że trudna jest do odkrycia. Bądźmy szczerzy, wszyscy mieliśmy w pracy takie dni. Na przestrzeni dziejów ludzie byli zainteresowani kłamstwem do tego stopnia, że wymyślali niezwykle różnorodne sposoby na identyfikowanie kłamców. Wedy starożytnych Indii proponowały metodę opartą na języku ciała i głosiły na przykład, że kłamca nie odpowiada na pytania albo udziela wymijających odpowiedzi. Plecie trzy po trzy pocierając ziemię paluchem i drży, jego twarz traci kolor, trze palcami cebulki włosów, próbuje każdym sposobem opuścić dom. Również w Indiach kilka stuleci później istniała metoda oparta na ważeniu. Osobę oskarżoną o kłamstwo umieszczano na wadze z idealnie dobraną przeciwwagą. Następnie zdejmowano delikwenta, wygłaszano krótką mowę do wagi, zaklinając ją, żeby ujawniła prawdę, po czym przystępowano do ponownego ważenia. Jeśli człowiek był lżejszy niż wcześniej, uznawano go za niewinnego. Taki sam albo większy ciężar jednoznacznie wskazywał na winę. Co ciekawe, w wielu europejskich procesach o czary związek między ciężarem i prawdą był zupełnie inny, podczas gdy w Indiach lekkość kojarzono z niewinnością, to w Europie niespodziewane unoszenie się na powierzchni wody mogło wystarczyć do skazania oskarżonej osoby. Tak oto hinduskie podejście stanowi rzadki argument przemawiający za odchudzaniem się w sądzie. Inne kultury preferowały prostsze, bardziej bezpośrednie metody identyfikowania kłamców, takie jak rozgrzane do czerwoności pogrzebacze albo wrząca woda. Nie jest do końca jasne, czy były skuteczniejsze. Przez długi czas ludzie poświęcali mnóstwo wysiłku próbom sklasyfikowania rodzajów fałszu. Był to swego rodzaju teologiczny odpowiednik pisania listy Buzzfeed. Już roku pańskiego 395 święty Augustyn wyszedł z bramy krzycząc o zidentyfikowaniu ośmiu rodzajów kłamstwa i podał je w kolejności od najgorszych po te najbardziej niewinne. Kłamstwa w nauczaniu religijnym, kłamstwa, które krzywdzą innych i nikomu nie pomagają, kłamstwa, które krzywdzą innych i komuś pomagają, kłamstwa mówione dla przyjemności kłamania, kłamstwa mówione po to, żeby zadowolić innych w gładkiej rozmowie, kłamstwa, które nikogo nie krzywdzą i które pomagają komuś materialnie, kłamstwa, które nikogo nie krzywdzą i pomagają komuś duchowo, kłamstwa, które nikogo nie krzywdzą i które chronią kogoś przed cielesnym splugawieniem. Sądzę, że przy tym ostatnim miał na myśli kłopoty z erekcją, ale nie mam stuprocentowej pewności. W dzisiejszych czasach oczywiście inaczej klasyfikujemy kłamstwa, ale są subtelności, których być może nie jesteście świadomi. Wszyscy słyszeli o białych kłamstwach, nieszkodliwych, towarzyskich wykrętach umożliwiających dogadanie się bez wzajemnego skakania sobie do gardeł, ale czy wiecie, że są inne kolory kłamstwa? Żółte kłamstwa są mówione ze wstydu, z zakłopotania albo tchórzostwa, żeby zamaskować porażkę. Laptop mi padł i skasował raport, który obiecałem dzisiaj skończyć. Błękitne kłamstwa stanowią przeciwieństwo, żółtych bagatelizują nasze osiągnięcia i wynikają ze skromności. O, ten raport to nic nadzwyczajnego, tak naprawdę większą część napisała Katie. Czerwone kłamstwa mogą być najbardziej interesujące ze wszystkich. To kłamstwa mówione bez zamiaru oszukania. Mówiący wie, że kłamie, słuchacz wie, że jest okłamywany, i kłamiący wie, że słuchacz o tym wie. W tym wypadku celem nie jest wprowadzenie kogoś w błąd. Cel polega na zasygnalizowaniu rozmówcy, że czegoś nie można powiedzieć głośno, ani pieprzecie, ani nawet łagodniejszego. Po prostu będziemy udawać, że to się nie stało. Wyobraźcie sobie dwoje ludzi, którzy w rozmowie z sąsiadem zaprzeczają, że wczoraj wieczorem była u nich potężna awantura, chociaż wiedzą, że wszyscy ją słyszeli. To właśnie jest czerwone kłamstwo. Często się mówi, że kłamstwo zdąży obiec pół świata, zanim prawda włoży buty. Pytanie, kto pierwszy to powiedział, jest kwestią sporną. Słowa te są często przepisywane Markowi Twainowi, albo Winstonowi Churchillowi, albo Thomasowi Jeffersonowi, albo komuś innemu ze zwykłej listy podejrzanych, gdy chodzi o cytaty, co niekoniecznie musi być prawdą. Być może autorem tych słów jest ikoniczny irlandzki satyryk Jonathan Swift, który w 1710 roku napisał, że «Kłamstwo frunie, a prawda za nim kuśtyka». Niezależnie od tego, kto wymyślił to powiedzenie, niewątpliwie jest prawdą, że bójdy mogą się rozprzestrzeniać z wyjątkową i przerażającą szybkością. O czym się przekonacie, jeśli kiedyś spróbujecie demaskować internetowe plotki. Robię to dla pieniędzy, więc możecie mi wierzyć, wiem. W rzeczywistości powód tak częstej przewagi nieprawdy nad prawdą ma mniej wspólnego z różnicą między tempem rozchodzenia się faktów i fikcji, a nawet z tym, że czasami decydowanie się na zaakceptowanie prawdy nie jest wygodne, a więc ze skalą i różnorodnością kłamstw. Na każde kłamstwo, które przebywa pół świata, mogą przypadać tysiące takich, które nigdy nie wychodzą na światło dzienne, ale już sama liczba możliwych kłamstw. Nieograniczanych przez potrzebę dopasowania do rzeczywistości, zapewnia wielki darwinistyczny poligon do poszukiwania kłamstw najbardziej przekuwających uwagę i najdłużej utrzymujących się przy życiu, takich, które, jak zombi, nie umierają i wciąż będą powracać. Przypominają one te gatunki ryb, które składają dwa miliony jaj, żeby mogła przeżyć dwójka potomstwa. Prawda w przeciwieństwie do kłamstwa jest, e, no cóż, trochę nudna. Można powiedzieć, że po prostu istnieje. Szara, grudka nieokreślonej wielkości, znajoma, a jednak nieodgadniona. Poza tym, że nieco nudna, jest również wyjątkowo frustrująca. Jak zaświadczy każdy, kto ma za zadanie ustalić małe cząstki prawdy, ma ona paskudny zwyczaj wyślizgiwania się z zasięgu akurat wtedy, gdy człowiek myśli, że już ją dopadł. Więcej o prawdzie dowiecie się już wiosną 2020 roku. Do usłyszenia, czytał Maciej Kowalik. Prawa do tekstu Tom Phillips 2019